witam wszystkich. Właśnie wyruszyłem z psem na spacer, na zimowy spacer. W końcu śnieg nam spadł i dosyć się utrzymuje. Mamy początek stycznia i trochę dzisiaj jest mroźno, no ale fajna pogoda, nie ma wiatru i można się dotlenić fajnie w lesie. Dzisiaj wyruszyłem sobie tutaj na obóz, wypiję sobie szybką kawę. W międzyczasie ubiorę Kali kurteczkę, bo jak ona spaceruje, to nie jest jej zimno, ale jak już tutaj trochę siedzimy, to potrafi się trząść. Także co, ubieram zaraz Kalę, zalewam sobie kawę, bo mam wodę, wrzątek mam sobie wlany w termos. Zaleję sobie kawę, wypiję i będę ruszał tutaj szlakami takimi i poza szlakami trochę się przejść, trochę kilometrów chcę porobić dzisiaj. Póki super taka pogoda się zrobiła. Słoneczna, mroźna, śnieżna. Także do zobaczenia. No i Kala ubrana, ubezpieczona od zimna spod spodu i troszeczkę od tej kurtki też ją będzie grzało, także zabieram się za tą kawę, zaleję tą kawę wrzątkiem, bo nie wiem, czy na tym mrozie te moje kartusze by dawały radę, na takim mrozie, bo na jakieś minus 1, minus 3 dawały radę, ale na minus 11, czy nawet minus 8, nie wiem, czy da. No i kawka zalana. Chwila odpoczynku i zaraz dalej ruszamy. Kawę powoli dopijam i zaraz ruszamy z psem się przejść.
no i trochę kilometrów porobione, czas na drugą stację, na drugi przystanek, wypiję sobie chyba jeszcze jedną kawę i po małej uczcie kawowej ruszam dalej z psem. Także pogoda jest super, fajnie się spaceruje naprawdę. Kala ten pieniek lubi, bo wiosną, czy latem, czy jesienią ona, my tu sobie czasami biwakujemy i ja sobie na hamaku siedzę, a ona na tym pieńku i dzisiaj widzę, że to samo robi, żeby sobie podsiąść mój stoliczek. Także z tego miejsca powoli będę się z wami żegnał. Trochę kilometrów mamy porobione skalą. I co? Dziękuję za oglądanie. Dziękuję, że byliście ze mną na tym spacerze zimowym. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.